Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY, zaczynamy sobie z skrzyneczką Lovely na trybie oczywiście podboostowanym, no i tak troszkę jeszcze bardziej niżeli na tym normalnym buście oczywiście X2, no bo jest to tryb Jester, który oczywiście sprawia, że każdy item w skrzyni mamy na niego taki sam procent na trafienia. I właśnie niestety teraz spada Good Knife, który no troszkę tutaj daje moim przeciwnikowi. A co najgorsze, no przez to, że mamy tutaj na każdy item taki sam procent szans, no trochę te skrzynki kosztują, tak? Szczególnie jak do trafienia w skrzyni jest jakaś, nie wiem, Dragon Lorka, czy jeden, dwa takie itemki, które wybijają się po prostu nad resztą, no to wtedy te skrzynki potrafią niestety trochę kosztować. Bitwa przegrana. Nie podoba mi się to bardzo, dlatego kopiujemy i próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem, no, ta skrzynka troszkę bardziej tutaj zechce obdarować mnie jakimiś tutaj darami bożymi, więc zobacz, 7 skrzynek Lovely po raz drugi. Oczekujemy oczywiście jak najlepszych itemów, czyli no w tej skrzyni ten Good Knife chyba jest najdroższy, co? Bajonet. Okej, okay, never mind. W poprzedniej bitwie taki bajonet nie poleciał, no to nie zapatruję się na to jakoś, wiesz, że hu, może tutaj jakiś bajonecik w tej bitwie spadnie dla wuja oczywiście. No ale zobaczmy, no nie podpalajmy się, 3 skrzynki do końca, dostajemy sromotnie na dziurę, no więc, no nie ma się co podpalać, tak, no bo jak tą bitwę przegramy, no to 730 zł, stary, 730 zł, no to jest, no jest to duża suma, nie będę mówił, że nie, ale biorąc pod uwagę, to przegraliśmy, ooo, patrz, ja nie mogę, no i uratowani, stary, ostatnia skrzynia. Nie no, skrzynka Lovely, no powiem tak, no to jaki banger ona teraz zarzuciła, stary, to ja nie mam pytań, no uratowała mnie ta skrzynka w ostatnim otwarciu, to mi się podoba, tego oczekiwałem, ale no tutaj profit jest do zrobienia, tak? Ratless 4, takie 2700, wrzucamy, z tego co pamiętam też tu chyba jakiś bajonet był, najlepszy możliwy, okej, okay, never mind, tutaj Butterfly, Crimson Web, pamiętam jak parę lat temu, no już powtarzam się, to jest stary, powinno być jakieś bingo na moim odcinku, że ooo, pięknie, 4700, że kiedyś przed karierą skrzynkową, to powinno być taki bingo, że to powinno być na tej planszy, kiedyś przed karierą skrzynkową, jak otwierałem skrzynki sobie, jak zaczynałem z CS-em, to właśnie otwierałem tą skrzynkę bardzo często i pamiętam, zawsze liczyłem na tego Butterfly'a, więc o to właśnie chodzi, marzenie spełnione z dzieci, znaczy, no, z dzieciństwa, przed paru lat, tak? No ale dobra, mamy 7800, powiem tak, no, nie spodziewałem się, że z tego odcinka jesteśmy w stanie jeszcze wyczarować taki piękny profit, no o to właśnie chodzi. No i wszystko tak naprawdę dzięki tej skrzyni Lovely, no bez niej to by tutaj nie było nas, tak? Bylibyśmy, że tak powiem, w czarnej dziurze, jeśli chodzi o nasze dropy, o nasz budżet, ale na szczęście, no wydarzyła się rzecz przepiękna, czyli spadł tam ten bajonet i wygraliśmy prawie 5 koła w tamtej bitwie, no bo widzieliście, jak zostałem sromotnie na dziurę, nie? Dosłownie tylko ten Butterfly jakkolwiek, znaczy nie Butterfly, sorry, już mi się pomyliło z tą skrzynką drugą. Dosłownie ten bajonet tylko nas ratował, bo no żaden inny item, który był w tamtej skrzyni, no nic by nam to nie dało, tak? No tam drugi najdroższy item to chyba był właśnie ten Good Knife, no ale no ten bajonet na szczęście nas uratował, ale no mam nadzieję, że tutaj ostatnia skrzynia na tych 3% nas uratuje. 3% Gamma Doppler, no i niestety nie, no tu mi się zaczyna powoli nie podobać, bo zaczynamy przegrywać znowu, a to, no kto lubi przegrywać, tak? Na pewno nie ja. Dlatego może jakiś biścik tutaj na buście, no dawno na tym normalnym, że tak powiem, buście nie kręciłem skrzynkami, więc zróbmy sobie bitwę za 2016 zł, równiutko się tutaj wylosowało, 8 skrzynek beast, zobaczmy, bot i samo i czy tutaj ta meduza jest w naszym zasięgu, nie dość, że tu jest meduza, to jest tu jeszcze Dragon Lora, stary, i to jest właśnie jedna z tych skrzynek, o których mówię, że jeżeli są dwa takie potężne itemy, no to no mniej więcej mamy w skrzynce tyle itemów, że na każdy pojedynczy
no mniej więcej ten procent szans wtedy na trybie Jester wynosi jakieś 4-5%, nie? Więc wyobraźcie sobie, jak macie nie dość Dragonore, to macie jeszcze Meduzę, nie? To macie łącznie, powiedzmy, 8-10% na te dwa itemy, czajcie? Pomyślcie sobie, ile wtedy taka skrzynka na trybie Jester musi kosztować. No nawet nie chcę tego sprawdzać, bo czuję, że aż mi się zrobi przykro. Zobaczmy, czy ten 5-7 nas ratuje. Nie uratuje nas. No tutaj, że tak powiem, no pasa błędnych decyzji niestety podtrzymana. Ale mam nadzieję, że Trzcina Riptide się tutaj no, sprawi, że chociaż na chwilę się uśmiechnę, aż się skrzynka zbugowała, stary. No było blisko kosy. Powiem tak, no, czym otwieram cały czas tą skrzynkę Riptide, jeżeli oczywiście dochodzi do takiego momentu, że otwieram skrzynki CS-owe, no odpowiedź jest bardzo prosta, no to jest stary Butterfly, więc no ja tutaj celuję w takie noże, szczególnie, że nieraz udało mi się trafić jakiegoś Butterfly'a, który na przykład był Butterfly'em Gamma Doppler za jakieś skromne, no dużo, tak, nie będę się chwalił, ale zobaczmy, póki co niech leci ta skrzynka Riptide dalej, bo no dalej niestety kosy nie udało nam się stać. 812 zł zaledwie nasze itemy. Rzucamy max 34 otwarcia. Czy na tyle otwarć jesteśmy w stanie zdobyć kosę? No to jest właśnie, to pokazuje, jak te skrzynki CS-owe stary są niesprawiedliwe. No to jest naprawdę niepojęte. To są skrzynki odwzorowane niemalże identycznie na te skrzynki CS-owe, nie? I no, jak ja fanem nie jestem też skrzynek CS-owych, no to no chyba zdanie nie zmieni, coś mi się wydaje.